Jest to dla mnie niezwykła nauka, absolutnie niezwykła. Zgłębiam ją od ponad roku, a jest bardzo obszernym aspektem, dającym ogrom informacji o nas jako o człowieku, o każdej istocie ludzkiej. I co jest w tym niesamowite, że jest ona bardzo mocno indywidualnie traktująca każdego człowieka na planecie Ziemi. Została stworzona po to, by rodzice wiedzieli, kiedy rodzi się ich dziecko, by rodzice wiedzieli, kim to dziecko jest od strony energetycznej. I to jest piękna droga. To jest coś absolutnie niezwykłego, ponieważ żadne dziecko nie jest takie samo jak drugie. I dzieci są takimi unikatami. Są takimi diamentami, których nie można do siebie porównać. Każdy z nich ma inny szlif i każdy z nich jest wyjątkowy na swój sposób. Ale często my dojrzewałyśmy w świecie, w rodzinach, gdzie panowała zasada wszyscy porówno, wszyscy tak samo i od wszystkich się tego samego oczekuje. Wszyscy tak samo są karani, być może wszyscy tak samo są nagradzani, a może ktoś jest bardziej karany, a ktoś jest bardziej nagradzany. Ale nigdy, nigdy nie patrzono na nas jak na indywidualną istotę. Nikt nigdy nie zadał sobie pytania, kim jesteśmy naprawdę, jaki jest nasz potencjał. Human Design cudownie i wspaniale opisuje to i pokazuje, jak wyjątkowi jesteśmy, jak wyjątkowe jesteśmy my. Kiedy zetknęłam się z tym systemem, pokrótce Wam o tym opowiem tylko, bo nie chcę. Dzisiaj na tym warsztacie nie uczę o Human Design, nie uczę, jak zrozumieć siebie na bazie tego systemu, jak odczytać siebie. Tym zajmujemy się na innych warsztatach i na sesjach. Więc tutaj tylko pokrótce, żebyście mogły zrozumieć, dlaczego nawiązuję w ogóle do Human Design, dlaczego w ogóle Was zachęciłam, żebyście otworzyły ten wykres i żebyście zobaczyły, czym to jest. Ponieważ Human Design cudownie i wspaniale pokazuje nam naszą unikatowość. Pokazuje nam, w czym jesteśmy fantastyczne i genialne i pokazuje nam również nasze tak zwane blueprinty, takie perełki w nas, które są. I jak my zrozumiemy siebie, zrozumiemy swoją moc i swoją siłę i zrozumiemy swoją unikatowość, wówczas jesteśmy w stanie zrozumieć wszystko. Jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy są dla nas trudne, a inne są na pstryknięcie palcem. Będziemy w stanie też poprowadzić siebie właściwie przez te ścieżki, które są trudne. Ale dopóki tego nie rozumiemy, dopóki nie rozumiemy, kim jesteśmy, a większość z nas nie rozumie, kim jesteśmy, kim jest, dlatego że większość z nas nie rozumie, kim jest. Inni też nie rozumieją, kim jesteśmy, ale my same nie rozumiemy, kim jesteśmy i nie rozumiemy siebie i porównujemy siebie do wielu, wielu, wielu różnych osób i różnych dróg i różnych ścieżek, nie wierząc, że nasza jest indywidualną ścieżką. I w momencie, w którym tą indywidualną odkryjemy, wówczas wszystko w naszym życiu się zmienia. Jesteśmy w stanie iść tą ścieżką bez porównywania się do kogokolwiek, bez poczucia, że ktoś jest dalej, a ja jestem gdzieś w przedsionku, bez patrzenia, że czemu oni to mają, a ja jeszcze nie mam tego, albo czemu oni potrafią to, a ja tego nie potrafię. Cudowny, wspaniały system pokazujący, jak niezwykli jesteśmy, jak indywidualni. Ja w tym systemie, tutaj w naszym warsztacie o seksualności, nawiązuję do aspektu związanego z emocjami, ponieważ to było dla mnie wow, to było dla mnie ogromny boom. To była taka wisienka na torcie, która sfinalizowała całe 7 lat mojej intensywnej pracy nad emocjami. Pracy, która rozpoczęła się 7 lat temu, kiedy w listopadzie 2015 roku zostałam bezdomną z moją 7-letnią wówczas córką i trafiłyśmy do hostelu dla bezdomnych. I to był takie bardzo mocne tąpnięcie w moim życiu, które sprawiło, że potrzebowałam stanąć do wielu tematów. Potrzebowałam się zatrzymać i zadać sobie wiele, wiele pytań, a potem poszukać odpowiedzi na te pytania. I to rozpoczęło moją pracę nad sobą, rozpoczęło moją podróż w głąb siebie i to rozpoczęło również
moją drogę poznawania tego, kim jestem. I emocje były pierwszą rzeczą, z którą pracowałam, rzeczą, nad którą pracowałam przez bardzo długi czas i pracuję na nią wciąż, ponieważ to, co zmienia nasze życie i to, co sprawia, że odnosimy sukcesy albo mamy ogrom tak zwanych porażek, jest nic innego jak stan naszego samopoczucia. Nic więcej mogłabym powiedzieć, że tak mocno nie wpływa na nasze życie, jak nasz stan samopoczucia. Nasze emocje i nasze czucie jest tym, co potrafi diametralnie do góry nogami przewrócić każdy nasz dzień. Od tego, jak się czujemy rano, zależy cała reszta naszego dnia. Od tego, co czujemy w ciągu dnia, zależą nasze decyzje. I to, jak w ogóle patrzymy na siebie. Na ile jesteśmy w stanie przymknąć oko na pewne potknięcia, machnąć ręką, z przymrużeniem oka potraktować pewne zdarzenia, które się dzieją, a na ile odbieramy daną rzecz jako dramat życiowy i odbieramy daną rzecz jako dramat życiowy najczęściej wtedy, kiedy sami emocjonalnie jesteśmy już w takim stanie. Więc te emocje są ogromnie, ogromnie ważną rzeczą i przez większość czasu uważałam, że można się pozbyć tych negatywnych emocji, że one nie są do niczego potrzebne. Dzisiaj mam trochę inne spojrzenie. Nasze emocje negatywne, one będą się pojawiały wokół nas, one nie znikną, ale my nie musimy ich przyjmować. I to jest bardzo ważna rzecz. Nie musimy ich przyjmować jako nasze. Emocja, czyli tak zwany emotion, energia w ruchu, tłumaczone z angielskiego, E jako energy in motion, jako ruch, czyli emotions. Po angielsku emotion oznacza emocje, a po rozdzieleniu tego słowa właśnie na E i na motion mamy energię w ruchu. Emocja nie jest czymś, co możesz dotknąć. Emocje czujesz, ale tak naprawdę dlaczego ją czujesz? Ona nie jest dotknięciem twojej skóry, ona nie jest szczypnięciem, ona nie jest uderzeniem, ale tak ją odczuwasz. I ból, który płynie z niektórych emocji, jest gigantyczny, jest na tyle ogromny, że człowiek jest w stanie poddać się temu i zostaje rozłożony. Często wtedy stykamy się z czymś takim jak depresja i różnego rodzaju dramaty, które z tego wynikają. Kiedyś opowiadałam o tym, że gdyby ktoś wynalazł pigułkę na to, żeby się dobrze czuć cały czas, zostałbym miliarderem. I owszem, niektórzy próbują odnaleźć takie pigułki, różnego rodzaju psychotropy, które gdzieś w pewien sposób zmieniają naszą świadomość i generują w nas w sztuczny sposób to samopoczucie, ale to ma bardzo duże skutki uboczne, ponieważ wszystko to jest z zewnątrz, a nie ze środka. I kiedy nauczymy się odczytywać te emocje, kiedy nauczymy się, co jest naszą emocją, a co nią nie jest i w ogóle ta nasza emocja, która nazwijmy jest nasza, czy my musimy ją przyjąć do siebie? Czy my musimy ją przyjąć do swojego ciała? Czy my musimy stać się tą emocją? Czy możemy zauważyć ją wcześniej? Moja odpowiedź brzmi, oczywiście, że możemy ją zauważyć wcześniej i oczywiście, że żadna emocja, która do ciebie płynie, nie jest twoją emocją jako taką, tylko jest efektem tego, czego doświadczyłaś w życiu. Jest efektem wielu, wielu różnych programów, schematów i wzorców, które wyniosłaś z domu rodzinnego, które zakorzeniły się w twoim ciele, upamiętniły, osadziły w twojej podświadomości, a potem odpalają się jako automatyczny program, działając trochę jak wszystkie programy w postaci antywirusów, które gdzieś sobie działają w tle i nawet nie wiesz o tym, że one działają, ale działają i kontrolują otoczenie. I to samo mogłabym powiedzieć, że jest z naszym umysłem, który w ten sam sposób nadzoruje wszystko, co się dzieje w naszym życiu. I wiem, dzisiaj jestem o tym przekonana na 1000%, że nie jest tak, że musimy czuć wszystkie negatywne emocje, że wiele z tych negatywnych emocji jest czymś, co sprawia, że bardzo spadamy energetycznie i wibracyjnie i nie ma ich potrzeby czuć, a na pewno nie ma ich potrzeby czuć godzinami albo dniami. Pewne emocje są dla nas informacją. W momencie, w którym zrozumiemy, jaka jest informacja, co płynie z tych emocji, a następnie poprowadzimy siebie w kierunku tego, by tą informację wprowadzić w życie, emocja znika.
I to wszystko. Dlaczego się nie dzieje tak, że ludzie wiedzą, czym jest dana emocja i po co ona się pojawia? Dlaczego nie dzieje się tak, że u każdego na wstrzyknięcie palcem znika ta emocja? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ większość z nas przyzwyczaiła się do tego, jak się czuje. To jest pierwsza rzecz. Przyzwyczailiśmy się do tych huśtawek emocjonalnych, do czucia się źle. Po drugie, większość z nas nie doświadczyła nigdy okresu życia, gdzie przez 5-10 lat czuliśmy się zawsze dobrze. I do tego mamy w sobie pewne nieuzdrowione aspekty, z którymi często nie jesteśmy połączone. Takie jak wewnętrzne dziecko chociażby, które jest w nas skrzywdzone, jest elementem naszej jaźni i które wychodzi na plan pierwszy. Tak naprawdę momentami zachowujemy się jak malutka dziewczynka, rozkrzyczana, rozwrzeszczana, tupiąca nóżkami i nie potrafiąca przełożyć na właściwy język komunikacji pragnienie albo potrzebę, która w nas została niezaspokojona i której niezaspokojenie sprawiło, że jesteśmy w takich emocjach. I to jest trochę tak, jakbyśmy od nowa uczyły się życia. Jakbyśmy od nowa uczyły się siebie i tego, kim jesteśmy, jak to jest być dorosłą kobietą, jak to jest być dorosłą w ogóle. Kiedy pracujemy ze sobą, tak jak tutaj na tym warsztacie, kiedy kontaktujecie się ze swoją małą, wewnętrzną dziewczynką, kiedy spotykacie się z nią, piszecie do niej listy, kiedy oczyszczacie siebie, kiedy prowadzicie siebie przez wiele procesów, które tutaj się pojawiły. To, co się wówczas zaczyna dziać, zaczynacie być coraz bliżej siebie, i z tej małej dziewczynki zaczyna wyrastać nastolatka, a potem młoda kobieta, potem dojrzała kobieta i coraz sprawniej i szybciej potraficie rozpoznawać te emocje, które się pojawiają gdzieś w waszej przestrzeni, zauważać i odczytywać, jaką niosą ze sobą informację. Jednak to, co było kluczowe dla mnie, ponieważ ja zaczynałam pracę z emocjami głównie w oparciu o to, aby pozbyć się tych emocji negatywnych, w pewnym momencie zrozumiałam, że one zawsze będą w moim życiu, chociażby taka emocja jak lęk, ten taki bazowy, podstawowy lęk, który informuje nas o zagrożeniu życia, jest czymś, co po prostu zawsze w naszym życiu będzie. Tyle, że w naszym ludzkim życiu został on rozhuśtany na niewyobrażalną skalę. Nie jest tak, że siedząc w domu wieczorem, czując lęk, że ten lęk informuje ciebie o tym, że grozi ci śmierć. To jest tak natomiast, że ponieważ przez wiele, wiele lat doświadczyłaś pewnego powtarzalnego wzorca i ten lęk ciągle i ciągle się odpala w momentach zagrożenia, szczególnie w dzieciństwie, wówczas twoje ciało i twój umysł przeszły na taki tryb, którego celem jest to, by cały czas analizować otoczenie, czy przypadkiem gdzieś nie czyha jakieś zagrożenie na ciebie, co jest absurdem, bo w rzeczywistości już od dawna nie jesteś małą dziewczynką. Już od dawna jesteś dorosłą kobietą, ale wewnętrznie, kiedy odpala się dana emocja, nie jesteś dorosłą kobietą, tylko stajesz się ponownie małą dziewczynką, która nie wie, co ma zrobić i nie wie, jak sobie poradzić. Jest proces pracy z emocjami i proces rozpoznawania tych emocji pozwoli ci na to, aby odkryć siebie na nowo, aby zrozumieć siebie na nowo i aby zacząć wychodzić z tej przestrzeni bycia wewnętrznym dzieckiem cały czas, kiedy są emocje, do momentu, do wejścia w przestrzeń, kiedy stajesz się matką dla siebie, ale matką w takim znaczeniu bardzo mocno energii kobiecej, w takim byciu dla siebie samej, w takim rozumieniu siebie samej. I to rozszerzy się w twoim życiu i pozwoli ci również na takie same obcowanie z innymi osobami. Będziesz w stanie być dla kogoś, a nie próbować, żeby ktoś wyszedł jak najszybciej z danych emocji i z danego czucia. I to bycie to jest magia, to jest coś niesamowitego, ponieważ ono pozwala nam zrozumieć siebie, swoje emocje
być z tymi emocjami, przeprocesować je naturalnie. Więcej nawet, ono pozwala nam na to, by poczuć się bezpiecznie z tymi emocjami. To jest coś, czego zabrakło być może również w twoim dzieciństwie. Być może było tak, że ty nigdy nie mogłaś do końca przejść tej fali emocjonalnej, ponieważ emocje są falą. One się zaczynają powolutku, powolutku, potem rosną, kumulują się, gdzieś jest ich wierzchołek, a potem zaczynają spadać. Problem w tym, że aby dziecko przeszło taką falę, potrzebuje mieć obok siebie osobę, dorosłą, kogoś, kto będzie, kogoś, kto zaakceptuje emocjonalność dziecka i kto pozwoli mu po prostu być, przejść przez tą falę, aż do samego końca. Większość z was tego nie doświadczyła. Większość z was w którymś miejscu miała ucięte możliwość odczuwania. I nie przeszłyście całości. Jeżeli ta możliwość odczuwania była ucięta tuż przed osiągnięciem szczytu emocji, wówczas to, co się w was wypracowało i wykształciło, to poczucie, że jeżeli ja sobie pozwolę na więcej, na dłuższe bycie danej emocji, to mnie zabije, bo już tutaj było bardzo ciężko. I tak się działo, ponieważ osoba, która tobie towarzyszyła, która się tobą opiekowała i była z tobą, mama, tata lub ktokolwiek inny, sami nigdy nie przeszli tego procesu właściwie. Sami nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda proces emocji. Jak emocja wygląda, że ona ma wierzchołek, a potem opada. Że w pewnym momencie to opadanie nastąpi, ta emocja zacznie spadnąć. Być może któraś z was mogła to zaobserwować u dziecka, ponieważ jednym z takich symptomów, kiedy emocje odchodzą, jest ziewanie. I dzieci to w naturalny sposób pokazują. Że kiedy przy nich jesteśmy i są na przykład bardzo zdenerwowane albo bardzo mocno płaczą i my po prostu pozwolimy im być i jesteśmy bez doradzania, bez próbowania ich uratowania z tej sytuacji, tylko jesteśmy i we właściwy sposób jesteśmy, nie tylko poprzez bycie, ale również poprzez dotyk, poprzez przytulanie, wówczas te emocje są w stanie pięknie wyprocesować się same. Jak one znikną, jak one odchodzą, bo one odchodzą, dziecko zaczyna ziewać, co jest elementem zakończenia procesu, naturalnego procesu uwalniania emocji. I po chwili jakby się otrzepywało z tego wszystkiego, idziecie dalej bawić, co może być zaskakujące dla niektórych dorosłych osób, które to obserwują, ale tak właśnie jest. Podobny efekt osiągamy również przy procesowaniu emocji, chociażby przez EFT. To tak na marginesie, natomiast wracając dalej do tego czucia, do tego, o czym wam opowiadałam w Human Design, czyli o tym, jak rozpoznać te emocje, które są twoje, a które z nich nie są twoje. I są dwa typy energetyczne osób określonych przez Human Design. Jedne z nich mają centrum energetyczne, emocjonalne zamknięte, drugie z nich mają centrum energetyczne, emocjonalne otwarte. I ja zaraz wrzucę tutaj dla was przykład takiego wykresu, żebyście mogły zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze, więc tak, to co pokażę, to w tym miejscu jest centrum energetyczne odpowiedzialne za emocje. I teraz tu na tym przykładowym diagramie, ono jest białe. Ono będzie białe albo mniej kolorowe, po prostu niekolorowe. Może mieć różne jakieś takie szarawe odcienie, ale nie będzie żadnego koloru. I jeżeli ono jest w tym miejscu niekolorowe, to oznacza jedno, że osoba taka ma tak naprawdę tendencję do tego, aby przechwytywać emocje wszystkich osób, wszędzie, gdzie tylko się znajduje. Nie jest wtedy tak, że emocje, które czuje, są jej. Praktycznie 100% emocji jest przyjmowanych z otoczenia. I teraz w jaki sposób możemy zrobić, by rozpoznać te emocje w nas, które są w nas? Przede wszystkim, kiedy wchodzisz w miejsce, w którym są inne osoby lub zmieniasz miejsce,
pobytu. Jesteś w jakimś miejscu, w jakimś budynku, idziesz do sklepu lub idziesz na spotkanie ze znajomymi, do baru, do restauracji, do klubu, wchodzisz do biblioteki, do centrum handlowego, a czy przychodzi ktoś do ciebie, czy nawet kiedy wracają dzieci ze szkoły. Musisz zauważać jedno, zauważać to, co się dzieje z tobą emocjonalnie. Na ile zmienia się twój stan emocjonalny, na ile nagle następuje w bardzo krótkim czasie taki shift i albo spada twój nastrój, albo wzrasta, bo nie tylko negatywne emocje są przyjmowane, ale także te pozytywne. Po prostu następuje zmiana w twoim samopoczuciu. I najczęściej w momencie, w którym ona następuje, nie ma ku temu żadnych przesłanek, niczego, nic się nie zdarzyło, natomiast już po chwili będziesz w stanie zauważyć i wyjaśnić sobie, dlaczego się coś zadziało, ponieważ nasz umysł zawsze będzie szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego się tak czuje i będzie musiał znaleźć tę odpowiedź. Natomiast nie zawsze będzie to prawda. I pierwszym krokiem, który należy wówczas zrobić, to zamknąć oczy, wziąć głęboki oddech, kilka głębokich oddechów i poczuć to, co czujesz, wyciszając siebie, wchodząc tu w przestrzeń serca i zadać sobie pytanie, czy to jest moje? Czy to, co czuję, jest moje? I jeżeli to nie jest twoje, kolejny głęboki wdech i wyraź intencję, odsyłam to do źródła. Nigdy nie odsyłaj tego do konkretnej osoby, bo to wróci. Odsyłam to do źródła, niech się spali w energii miłości, niech transformuje w energii miłości, niech transformuje w miłość. I głęboki wdech. Wracasz do siebie i w tym momencie powinna nastąpić diametralna zmiana w twoim samopoczuciu. Teraz to może się dziać kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie, albo i więcej. Natomiast by zapobiec temu czuciu, potrzebujesz nauczyć się przepuszczać to, co idzie jako energia emocji przez siebie, ponieważ tutaj to centrum energetyczne, które jest, ono jest odpowiedzialne za czucie emocji, ale jeżeli jest niekolorowe, ono oznacza, że jest taką gąbką i też taką siatką. I teraz albo możesz to wchłonąć i zatrzymać na sobie, albo możesz to przepuścić przez tą siatkę. W jaki sposób wygląda to przepuszczenie? Wyobrażasz sobie, że to po prostu przechodzi przez ciebie i sobie idzie dalej. I to nie jest twoje, nie zatrzymujesz się na tym, nie zastanawiasz się, dlaczego się tak czujesz, nie zastanawiasz się, co masz z tym zrobić, po prostu oddychasz i to przechodzi. Więc jakby masz dwie możliwości, do których zachęcam ciebie, abyś przetestowała. Pierwsza to taka, że czujesz już te emocje, więc pytasz, czy one są twoje i je odsyłasz. Druga to taka, że po prostu uczysz się przepuszczania tego i możesz to zrobić poprzez praktykę. Chodząc w różne miejsca i pozwalając sobie na to, by zauważać uważnością zmianę swojego stanu i swojego nastroju. Jeśli będziesz uważna, bardzo szybko będziesz w stanie to zauważać. I teraz to jest jakby dotyczące osób, które mają to centrum energetyczne otwarte. Natomiast kiedy mamy to centrum energetyczne zamknięte, ono jeżeli będzie zamknięte, to będzie kolorowe. I jeżeli ono będzie zamknięte, kolorowe, oznacza, że twoje życie jest falą emocjonalną. Masz górki i dołki, górki i dołki. I ta amplituda, ta rozciągliwość między górką a dołkiem, między złym stanem samopoczucia a świetnym, może być bardzo duża, a może być bardzo malutka. I teraz ta malutka nie oznacza, że ty będziesz się bardzo źle czuła tutaj i tu trochę mniej źle, tylko będzie oznaczała, że będziesz bardziej stabilna emocjonalnie. Ona będzie w bardzo dużej mierze zależała od tego, jak dbasz o siebie, o swoje emocje, o swoje samopoczucie, o swoje ciało, o swój mentalny aspekt, jak często oczyszczasz siebie, ponieważ gdybyśmy mieli tutaj głębiej sięgać, to każda z tych figur, która jest niekolorowa, jest figurą otwartą i każda z nich zajmuje ze świata zewnętrznego konkretne aspekty, konkretne energie. Jeśli jesteśmy tego nieświadomi,
wracamy do domu i jesteśmy jednym wielkim, gigantycznym zbiorowiskiem ludzkich doświadczeń, emocji i energii. Ale skupiając się tylko i wyłącznie na tych emocjach i na tym, jak sobie z tym radzić, kiedy ty energetycznie, jako profil, masz zamknięte to centrum. To, co jest najważniejsze wówczas, to codzienna, systematyczna praca z emocjami. Dawanie sobie uwagi. Zauważanie tego, jak się czujesz. To jest kluczowe. Kluczowe w tym procesie jesteś ty. Ktokolwiek z zewnątrz będzie próbował zmienić twój stan emocjonalny, to się nie powiedzie. To ty jesteś odpowiedzialna za to, co czujesz i jak się czujesz. I tylko ty możesz wpłynąć na swój stan emocjonalny. Tylko ty. Ale też pamiętaj o tym, że nie polega to na tym, że jeżeli naprawdę wysilisz się super mocno, to każda emocja na pstryknięcie palcem zniknie. Niektóre z emocji są ważne dla ciebie, ponieważ ich uczucie będzie prowadziło ciebie do czegoś. Będzie coś powodowało, będzie dawało jakąś ważną, ważną informację. To jest proces, kochany, którego się uczycie, to jest droga, której się uczycie, droga, która tak naprawdę, której celem jest to, by poznać siebie na nowo. To trochę jakbyśmy cofały się do tego czasu, kiedy byłaś małą dziewczynką i teraz jesteś i małą dziewczynką, kiedy czujesz emocje, i sobą dorosłą, i uczysz tą małą siebie. Przeprowadzasz ją przez wszystkie etapy dojrzewania emocjonalnego po to, żeby pewnego dnia stała się tu i teraz nie tylko kobietą dorosłą w dorosłym ciele, ale emocjonalnie dorosłą. I ktoś by mógł powiedzieć, po co w ogóle te emocje są, jeżeli chodzi o seksualność. To jest klucz. To jest klucz, to jest tak niesamowicie ważne, ponieważ my kobiety jesteśmy kobiece i nasza kobiecość jest ściśle związana z naszym czuciem, z naszymi emocjami. Nie zrobieniem, z czuciem i z emocjami. I to poprzez czucie to, co się stało, to odseparowałyśmy się od siebie, od swojej kobiecości, bo uwierzyłyśmy, że nie wolno nam czuć i że czucie jest złe. Teraz wracamy do korzeni, wracamy do źródła, wracamy do początku i uczymy się. Zrozumienie siebie w temacie emocji zmienia wszystko. Bo nagle w momencie, w którym będziesz ekstremalnie zdenerwowana, kiedy będą ci się włączały różne furie, kiedy nauczysz się swoich emocji i siebie, całkowicie wszystko się zmieni. Zmieni się to, jak będziesz się czuła ze sobą, zmieni się to, jak będziesz odbierała innych, zmieni się to, jakie będziesz miała relacje z bliskimi, zmieni się twoja relacja z dziećmi. Cały świat ulegnie zmianie, ponieważ nagle przestaniesz być tą, która jest prowadzona przez emocje, przestaniesz zachowywać się jak małe dziecko, przestaniesz zachowywać się jak mała dziewczynka, staniesz się kobietą, dorosłą, dojrzałą. Owszem, będą momenty, kiedy o tym zapomnisz. Taki jest proces uczenia się. Od czasu do czasu wciąż wpadniesz w to, co stare. Ale z czasem będzie tego coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Jeżeli tylko tego zapragniesz, będziesz mogła dotrzeć do punktu, w którym te emocje praktycznie nie będą w ogóle ciebie dotykały i jedyną emocją, którą będziesz możliwe, że odczuwała, to będzie rzeczywisty lęk o zagrożenie życia, który musi być po to, żeby ciało mogło właściwie zareagować, i smutek, który jest niczym innym jak informacją o tym, że coś odchodzi z naszego życia i to jest okej, czuć smutek, ale gorzej, jeżeli ten smutek czujemy latami.